Kulminacja obchodów stulecia odzyskania niepodległości już w najbliższą niedzielę. Przez okrągły rok w naszym mieście realizowany był cykl wydarzeń związanych z tą rocznicą. W nadchodzącą niedzielę obchody rozpocznie o godzinie 9:00 msza w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Na 10:20 zaplanowano uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującym się w pobliżu świątyni. To tam po złożeniu kwiatów i okolicznościowych przemówieniach w samo południe wybrzmi hymn państwowy. Na popołudnie i wieczór zaplanowano dwa przedstawienia w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna oraz Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod kierunkiem Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza. Pierwszy spektakl zaplanowano na godzinę 16:00, a drugi na 18:00. Oczywiście odbędą się one w Suwalskim Ośrodku Kultury. Dla miłośników biegania w ofercie obchodów rocznicowych znalazł się bieg patriotów. Dorośli pokonają 5-kilometrową trasę, a najmłodsi zmierzą się na odcinku 900 metrów. Start zaplanowano przy pomniku Piłsudskiego zaraz po uroczystym wykonaniu hymnu państwowego, czyli tuż po 12:00. Niecodziennym wydarzeniem uczci stulecie niepodległej Muzeum Okręgowe. Na 9 listopada zaplanowano w nim wernisaż wystawy malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków. Na animacje i zabawy w niedzielę OSIR zaprasza najmłodszych Suwałczan. Prócz konkursów z nagrodami i wspólnej zabawy, milusińscy zostaną poczęstowani urodzinowym tortem. Więcej szczegółów i pełen plan wydarzeń z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości znaleźć można na stronie umsuwalki.pl.